Paulina Bilińska, witam i zapraszam na główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Apel do wszystkich ludzi wierzących. Modlimy się o nawrócenie, przemiany dla tych błądzących i dla tych, którzy mają w sobie niedobre emocje i jakąś nienawiść. Aborcjoniści atakują polskie kościoły. Decyzja o zamknięciu cmentarzy będzie oczywiście decyzją władz administracyjnych i sanepidu. Kościół tutaj nie ma takiej mocy decyzyjnej i nie chcielibyśmy, by cmentarze zostały zamknięte. Jak będzie wyglądał tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych? Rozmowa prezydenta Białorusi z sekretarzem stanu USA. Protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego przetaczają się przez Polskę już czwarty dzień. Lewicowi aktywiści zdewastowali kilka kościołów i nie zamierzają zaprzestać demonstracji proaborcyjnych. Proboszcz parafii świętego Jakuba w Warszawie, ksiądz prałat Henryk Bartuszek, apeluje o modlitwę za błądzących. Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris zapowiedział pomoc dla wiernych. Natalia Wierzbicka. Demonstracje przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją, nie tracą na sile. Dziś aktywiści protestowali w kościołach przez zakłócanie mszy świętych i niszczenie elewacji. Czytałyście pana Gądeckiego, biskupa? Jak cieszy się, że w Polsce będzie zakaz aborcji? Popsujmy im humor, bo cieszą się przedwcześnie. Weź nasz banknot, idź do kościoła i wrzuć na tacę. Nie chcesz wchodzić do środka? Przyklej plakat na zewnątrz. Chcesz? Możesz napisać, powiedzieć, zrobić coś innego, działaj. I najważniejsze, zrób zdjęcie, napisz post, podziel się z nami i ze światem. Hashtag słowo na niedzielę. Z kolei Strajk Kobiet, ruch koordynujący wcześniej m.in. czarne protesty, zapowiedział wprost niedzielne akcje sabotażu. Plan gry. Sobota i niedziela akcje sabotażu. Niedziela obowiązkowo msza święta. Mówicie sukienkowym, co myślicie. Poniedziałek blokady. Wtorek sabotaż. Środa strajk. Nie idziecie do roboty. Potem aż do skutku, aż się wycofają. Słyszycie terroryści? Sprawa i sprawiedliwości? Kościół świętego Jakuba Apostoła na placu Narutowicza został zdewastowany. Rano wyszedłem, żeby zobaczyć, 6:30, no i niestety mury kościoła pomazane, powypisywane różne hasła. Widać, że to są środowiska aborcyjne, proaborcyjne. I to trudno nawet zrozumieć, bo dzisiaj akurat w Ewangelii mamy niedzielnej o miłości Boga i bliźniego. No, lekarstwem jest miłość, nie nienawiść, nie żądza niszczenia, zemsty, tylko miłość. Możemy się różnić w różnych tematach, ale kultura i szacunek wobec siebie muszą być. I z tego smutnego wydarzenia, gdzie patrzymy na zdewastowany obiekt zabytkowy, który dopiero co został, jest zresztą w trakcie renowacji, ale akurat ta ściana została zrobiona, no jest smutno patrzeć, że to tak zostało wszystko unicestwione. Proboszcz parafii świętego Jakuba, ksiądz prałat Henryk Bartuszek, apeluje o modlitwę, o nawrócenie, przemiany dla błądzących. Apel do wszystkich ludzi wierzących. Modlimy się o nawrócenie, przemiany dla tych błądzących i dla tych, którzy mają w sobie niedobre emocje i jakąś nienawiść. Miłość bliźniego, nawet miłość nieprzyjaciół. I to jest ta wykładnia, którą my musimy się trzymać i do której dzisiaj zachęcałem. Takich kościołów jest więcej. Dom Boży świętego Andrzeja Boboli, znajdujący się w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej, także jest dotknięty aktem wandalizmu. Proboszcz parafii Waldemar Bożyszkowski oświadczył, że milczenie w tej sytuacji to najgłośniejszy krzyk. Instytut Ordo Iuris w związku z łamaniem prawa przez lewicowych aktywistów zapowiedział już bezpłatną pomoc prawną. We wszystkich sprawach związanych z obrazą uczuć religijnych, z atakami na kościoły i z atakami na wiernych oraz dewastacjami miejsc kultu religijnego, Instytut Ordo Iuris udzieli bezpłatnej pomocy prawnej. Dlatego warto informacje jak najszybciej przekazywać. Najpierw udokumentować sytuację, którą widzieliśmy, a następnie przekazać zgłoszenie na adres interwencja@ordojuris.pl. Robert Bąkiewicz także zapowiedział, że przedstawiciele Straży Marszu Niepodległości będą bronić wiernych. Dzisiaj koledzy ze Straży Marszu Niepodległości chronią kilka warszawskich kościołów przed zapowiadanymi profanacjami ze strony satanistycznej lewicy. Strzeżcie się, tchórze, bo miecz sprawiedliwości już nad wami wisi. Aktywistki ze Strajku Kobiet zapowiadają kolejne akcje protestacyjne.
Natalia Wierzbicka, Telewizja Republika. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o kolejnym wysokim bilansie zakażenia koronawirusem w Polsce. Oto najnowsze dane na temat epidemii w kraju. W niedzielę liczba nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wyniosła 11 742. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby. Wystąpienie chorób u osób cierpiących na inne schorzenia 83 pacjentów. Najwięcej nowych testów pozytywnych odnotowano w województwie mazowieckim, bo aż 1850. Dalej uplasowały się województwa kujawsko-pomorskie 1150 przypadków, śląskie 1134 i małopolskie 1119. Oznacza to, że od początku pandemii w Polsce wykryto 253 688 przypadków zakażenia koronawirusem oraz 4438 przypadków śmiertelnych. Epidemia koronawirusa na całym świecie wpłynie także na święta Wszystkich Świętych, które przypadają już na najbliższą niedzielę. Cmentarze jak na razie pozostają otwarte, ale zarówno rządzący, jak i duchowni zachęcają, by w miarę możliwości odwiedzać groby swoich bliskich przed lub po 1 listopada, a zgodnie z dekretem papieża Franciszka uzyskanie odpustu zupełnego wyjątkowo w tym roku będzie możliwe na innych warunkach. Więcej w materiale Magdaleny Bałkowiec. Zgodnie z dekretem wydanym przez papieża Franciszka, odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada, zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez wiernych, mogą być również od siebie oddzielone. Decyzja jest związana z epidemią koronawirusa. W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym. Także polski episkopat zachęca do pozostania w domu 1 listopada. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki w oświadczeniu apelował o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Ewentualna decyzja o zamknięciu cmentarzy będzie oczywiście decyzją władz administracyjnych i sanepidu. Kościół tutaj nie ma takiej mocy decyzyjnej i nie chcielibyśmy, by cmentarze zostały zamknięte. Natomiast to, o co apelujemy o to, żeby ograniczać skupiska dużych osób, a uroczystość Wszystkich Świętych normalnie co roku była właśnie okazją do spotkań rodzinnych, była okazją do wspólnej rodzinnej także modlitwy na cmentarzu. My apelujemy, żeby w tym roku od tej tradycji, chociaż dobrej i dla nas bardzo ważnej, odstąpić z racji bezpieczeństwa. Z kolei prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, zaapelował do duchownych o odwołanie mszy świętej i nabożeństw na cmentarzach w uroczystość Wszystkich Świętych. Prymas zwrócił się też z prośbą, by 1 listopada nie organizować na cmentarzach tradycyjnych procesji. Decyzje o odwołaniu lub nie oczywiście leżą w gestii każdego biskupa w każdej diecezji. Natomiast rzeczywiście wszyscy apelują, i ksiądz prymas, i ksiądz przewodniczący Episkopatu Polski, do tego, by w tym dniu, wyjątkowo w tym roku ze względu na trudną sytuację pandemiczną, odwołać wszystkie msze święte i procesje na cmentarzach. Równocześnie zachęcamy, by ci, którzy mogą w ramach istniejących ograniczeń związanych z wydanymi decyzjami administracyjnymi, ci, którzy mogą, by brali udział w mszach świętych w kościołach, tam w mniejszej liczbie niż normalnie, by jednak tego dnia także modlić się za zmarłych i za tych, którzy musieli pozostać w domu. Byśmy stanowili tę jedną wspólnotę Kościoła, chociaż w rozproszeniu, ale złączeni w modlitwie. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, decyzje dotyczące ewentualnych ograniczeń i zasad na cmentarzach zostanie ostatecznie podjęta w przyszłym tygodniu. Szef rządu zaapelował jednocześnie, żeby 1 listopada zostać w domach. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Wczoraj w Warszawie odbył się protest przeciwników obostrzeń związanych z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. W pewnym momencie podczas demonstracji miała miejsce próba rozbicia protestu przez policję. Doszło także do rękoczynów, których ofiarami padli dziennikarze TVP. We środę rząd przedstawił nową strategię do walki z epidemią koronawirusa w nadchodzących miesiącach. Zaprezentowano cele owej strategii oraz linii obrony, jakie mają wygasić epidemię w kraju.
Wielu ludzi nadal unika noszenia maseczek, a wczoraj w centrum Warszawy doszło do protestów przeciwników obostrzeń epidemicznych wprowadzonych przez rząd. Manifestacja spotkała się ze zdecydowaną reakcją policji. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego, a część uczestników protestu została zatrzymana przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak podał, że zgodnie z danymi na godzinę 17 policjanci zatrzymali ponad 120 osób. Podczas demonstracji kilku mężczyzn zaatakowało ekipę TVP. Operator kamery został zaatakowany gazem łzawiącym, a dźwiękowiec otrzymał cios pięścią. To ostatnie dni przed zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się 3 listopada. W związku z panującą epidemią koronawirusa wyborcy w USA mogą oddawać swoje głosy także korespondencyjnie. Tylko do tej pory na swojego kandydata zagłosowało już ponad 56 milionów obywateli. W głosowaniu wziął już udział sam prezydent Donald Trump, który uczynił to w lokalu wyborczym w West Palm Beach na Florydzie, po czym udał się na jeden z ostatnich przedwyborczych wieców Partii Republikańskiej. Tym razem do Wisconsin. If I don't win this state, I'm gonna come back and I'm gonna be very angry at you. Jeśli nie wygram tego stanu, wrócę tutaj i będę na was bardzo zły. Przełomowe decyzje, zwiększające zatrudnienie, bezpieczna szczepionka, która szybko kończy pandemię. Oni zawsze mówią tylko o nowych przypadkach, zawsze tylko przypadki i przypadki. On nie używa innych słów i nie chcę używać innych słów. Chcę tylko porozmawiać o tych innych słowach. Mówią, że brzmię zbyt optymistycznie. Zgadza się, ponieważ kocham ten kraj i jestem optymistą. I wiesz co? Powiedziałem to wczoraj podczas debaty. Nie chcę siedzieć w piwnicy w Białym Domu, ani w pięknej sypialni w Białym Domu na piętrze i zamykać się na półtora roku. Mamy do wykonania pracę. Nie możemy tego zrobić. Nie mamy tego luksusu. Prowadzimy wspaniały kraj. Nasz kraj w przyszłym roku będzie większy niż kiedykolwiek wcześniej. Aleksandr Łukaszenka odbył wczoraj telefoniczną rozmowę z sekretarzem stanu USA Mike'em Pompeo. Białoruski przywódca przekonywał, że Białoruś i Rosja są gotowe do wspólnej reakcji na zagrożenia zewnętrzne. O rozmowie poinformowały białoruskie media. Łukaszenka podczas rozmowy z Pompeo w żaden sposób nie odniósł się do ultimatum postawionego mu kilka dni temu przez liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską, która zapowiedziała strajk generalny na Białorusi, jeśli rządzący od ponad ćwierć wieku prezydent nie ustąpi ze swojego stanowiska. Jak informuje z kolei rzecznik Departamentu Stanu USA, Mike Pompeo wezwał białoruskiego przywódcę do uwolnienia bezprawnie zatrzymanego obywatela USA Witalija Szkliarowa i zezwolenie mu na wyjazd z Białorusi. Sekretarz stanu potwierdził również poparcie USA dla demokratycznych aspiracji Białorusi. Jeden z działaczy wenezuelskiej opozycji, Leopoldo López, opuścił kraj i udał się do Hiszpanii, podała dzisiaj hiszpańska agencja EFE, którą o sprawie poinformował Leopoldo López Gil, ojciec polityka. Opozycjonista dotychczas przebywał w rezydencji ambasadora Hiszpanii, gdzie otrzymał schronienie po nieudanej próbie obalenia prezydenta Nicolasa Maduro. López został w 2014 roku skazany na 14 lat więzienia za przeprowadzenie antyrządowych demonstracji, ale w kwietniu 2019 roku został uwolniony przez członków wenezuelskich służb, którzy przeszli na stronę opozycji. Polityk napisał w mediach społecznościowych, że decyzja o emigracji nie była łatwa, ale jest pewne, że pod przewodnictwem Juana Guaidó, przewodniczącego parlamentu uznawanego za prawowitego tymczasowego prezydenta Wenezueli, m.in. przez Unię Europejską i USA, Wenezuela będzie wolna i demokratyczna. Wenezuela pogrążona jest w głębokim kryzysie politycznym, odkąd w styczniu 2019 roku Nicolas Maduro po nieuznanych przez opozycję wyborach rozpoczął nową kadencję jako prezydent kraju, a przewodniczący parlamentu i przywódca krajowej opozycji Juan Guaidó ogłosił się tymczasowym prezydentem. Rząd Maduro wspierają m.in. Rosja, Chiny, Kuba, Iran i Turcja. Tak wyglądał ten dzień. Teraz czas na sport, na który zapraszam w imieniu Rafała Kacprzaka. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.